Humanoid oraz Nemesis, tak? Są to zawodnicy, którzy weszli w tym samym czasie super do LEC. Jest to super pojedynek, ale pokazuje nam, jak różnica w środowisku, w jakim się zawodnik rozwija, może po prostu zmienić jego los, jeżeli chodzi o profesjonalną rozgrywkę. I no, dla Humanoida na pewno spełnienie swojej roli w Mad Lions będzie sporym czynnikiem, który mógłby zaważyć nad tym, czy mają oni szansę w wygraniu z Fnatic, czy jednak nie. I przede wszystkim, jakie wybory na środek? 10-6, jest kilka tych wyborów Nemesisa ulepszonych, jak na przykład okay, na pewno, ale Veigar, jak często będzie się pojawia? Czy to będzie ich taki as z rękawa, który będziesz musiał banować później w playoffach? Jeżeli na przykład Mad Lions zdecydowałby się na Azira, wydaje mi się, że ten Veigar ma dużo większą szansę na to, żeby się pojawić. Ale Fnatic dla mnie to jest królestwo flexów w tym sezonie i królestwo wyborów, które mogą trafić w wiele, wiele miejsc. Oczywiście tutaj Bwipo naświetla Kaisę dla Adorable Curry, czyli swojej dziewczyny, ale zakładam, że to nie będzie Kaisa First Pick. Jak zwykle, swoją drogą, ale... Swoją drogą doceniam tych graczy, którzy przez całą swoją karierę mają te hoverpicki. Kto jeszcze? Norskeren miał, nie? Tore zawsze. Voliber Warwick. Warwick Voliber, dokładnie tak. Ale Helisank również ma Oriana i Dravena. A, First Pick Syndry, więc... Zaczynamy od tego, o czym ty mówiłeś. Flexy. Flexy. Może to być Rekkles, może to być Nemesis. I tutaj na pewno jest to postać, która również jest świetnym blind pickiem na środek. I kiedy będę się od Lions akurat w porównaniu do Fnatic w drafcie, postawiłbym mimo wszystko po prostu na pewne wybory. Tak, Mad Lions raczej nie jest dla nas drużyną, która mogłaby nagle nie wiadomo jak zaszaleć w drafcie, a potrzebujesz jak najszybciej tych silnych pików. Gragas na pewno jest silny i lubię też grać Gragasem przeciwko Syndrze, bo jesteś uwzględnie łatwo w stanie wyrzucić. Tylko co do niego dobierzesz? Zazwyczaj chciałbyś grać AD postać i wydaje mi się, że tutaj... Aha, Irelia jest zbanowana, bo Irelia by tu się działa. Irelia jest zbanowana. Irelia jest całkiem niezła w Syndrę i z Gragasem super by współpracowała. Wczesny wybór Thresha dla Kaisera to jest dość odważne, biorąc pod uwagę fakt, że rzadko chcesz blindować supportów, nie wiedząc nic o bocie, no bo to często oddaje bota przeciwnikom. Ale z drugiej strony, jeżeli to miałaby być Syndra na bocie uwielbia grać z Thresha. I to jest chyba też jeden z powodów, dla których... ten wybór został tu podjęty. Wchodzimy głęboko, Olaf, także ze strony Fnatic, ale ciągle Renekton otwarty, tak Nemesis często też, wybierany wysoko. Też naświetla, zobacz postaci dla swojej drugiej połówki. Nie bierz Gravesa, błagam. Ale jeszcze raz tego pewien, czy domyślisz? Tak, bo Nemesis ma bardzo ciekawą relację z LS-em i ostatnimi czasy cały czas przysiadują razem na streamach, cały czas razem rozmawiał i zarówno Ani, jak i Graves to były właśnie naświetlenia dla niego. Niech Gravesa nie bierze. W sensie widziałem te streamy, niech Gravesa nie biorą. To na pewno, ale na pewno... Skręcił się po tym, Nemesis ogarnął już Gravesa. Tak? Gość. To później też Crownshota widziałem, nieprawda, też nie bierze tego Gravesa. Set dobrany, więc ciągle kontynuujemy ten trend i mam wrażenie, że dopóki nie zobaczymy wszystkich postaci, będziemy ciągle to mówić. Set, także top, support, prawda? A Syndra, mid, AD Carry. Mad Lions dosyć bardziej przejrzyście. Jest tutaj Miss Fortune, jest Thresh, jest Gragas. Co dalej? Ja myślę, że spokojnie moglibyśmy spojrzeć w tym momencie na to, co nam Mad Lions zaprezentuje. Słuchaj, no masz dżunglę, masz silny botlane, jest totalnie spoko. Jakby Mad Lions na tym etapie nie boi się za bardzo, co zostanie im wybanowane, ale na pewno przed Humanoidem będzie po prostu postawione ciężkie zadanie. Bo to najprawdopodobniej on będzie musiał, no niestety, zasać te bany. A potencjalnie, chociaż nie wiem, czy Fnatic nie będzie chciał celować w top lane, biorąc pod uwagę fakt, chociaż nie mają pierwszego wyboru, no to na pewno będzie ich troszeczkę boleć. Warto podkreślić jedną rzecz, Mad Lions zdecydowało się na banę z Reala, a pamiętajmy, że Syndra mogłaby pójść na bota i mógłbyś do tego dofleksować seta. Mm. Więc potencjalnie Fnatic może mieć tutaj bot lane wzięty. Tylko... Ten set może też trafić na topa i wtedy bany w top lane. Ale wiesz co, patrzę w tym momencie w ban LeBlanc i myślę sobie, okej, no ale zostawienie LeBlanc z Syndrą jest takie bardzo... Syndra favorite raczej. Właśnie. A więc to jest ciekawy ban, bo to też bardziej by nam sugerowało właśnie to, że Syndra pójdzie na bota. I zastanawiam się nad tym Olafem, bo często do niego chcesz dobierać te silne linie, które zapewnią priorytet, będziesz miał dobre walki i wykorzystać skutecznie tego Olafa w małych potyczkach czy w przeprowadzaniu agresji. Albo możesz wziąć po prostu Yumi i zrobić z niego absolutną maszynę. Tak pół żartem oczywiście. Znaczy jest to ciągle wybór, prawda, na dół dla Fnatic, no ale dalej kontynuujemy tradycję flexów, Gangplank zbanowany, co jako ostatnie? Mam wrażenie, że Madając... szykuje się na Renektona, bo zbanowali Gangplanka, to jest od zawsze dość dobra postać w Renektona. Bot, który zmienił, bo sprawia, że Renekton jest w stanie być bardziej opresyjny na topie dla Gangplanka, bo ten dodatkowy slow daje mu sporo, no i oczywiście obrażenia są bardzo wysokie. Natomiast mam wrażenie, że okej, Aatrox, no ten sam kazus, bo też Gangplank w Aatroxie jest całkiem niezły, ale tu jest kwestia taka, że teraz Fnatic mogłoby wziąć tego Renektona na topa i to jest bardzo fajne zestawienie, w którym Renekton czułby się okej. Trochę dużo fizycznych obrażeń w kierunku górnej części mapy, ale...
ale jest to na pewno jakaś opcja. Jeżeli masz dużo fizycznych obrażeń, to Kai'Sa wygląda naprawdę kusząco. Przede wszystkim Kai'Sa nam pokazuje, że to już nie będzie w żadnym wypadku czarowanie flexami dookoła dolnej alei, tylko... No nawet nie! To jest duet Zajarakan! Ale to powiem wam, że to dla mnie brzmi trochę jak Olin botlane, bo to jest draft bez flexów. Ostatecznie nie zostały żadne użyte, ale przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że Olaf jest królem gankowania bota. Może nie królem, bo królową to jest Rek'Sai, ale Olaf, kiedy już padnie na bota, trafi pierwszy topór, zawsze pali flashy. To jest bardzo trudno się na to gra. Kolejna kwestia jest taka, że kiedy grasz na Zajarakan jako thresh, musisz się bardzo, bardzo pilnować, bo jeżeli po szóstym poziomie dasz się jakkolwiek złapać, jesteś praktycznie zawsze martwy. To jest trudna linia, a bardzo skillowa linia, ponieważ MF we wczesnych etapach rozgrywki ma kilka dobrych sposobów na wymiany, ma kilka dobrych sposobów nawet na all-in, a z drugiej strony dobry flay będzie znaczył o tym, jak pójdzie trade. Dobre wejście od Zajarakan będzie znaczyło o tym, jak pójdzie trade. To jest bardzo taka mikroskillowa, tutaj mikrointerakcje będą nam decydowały o wszystkim. Kilka ciekawych wyborów, to na pewno, tylko czy czujecie, że ktoś nie ostro wygrał draft tutaj, bo nie mam takiego przekonania? Ciekawi mnie, jak wygląda zestawienie z Nemesis kontra Humanoid, jeżeli chodzi o późniejsze etapy rozgrywki, bo ta Zoe, mam wrażenie, że ma trochę problem na Syndrę, że Syndra dość dobrze maczuje w Zoe. Szósty poziom na pewno. Tylko to, co Zoe ma ponad Syndrę, to jest pierwszy level i to, że jest w stanie zabezpieczyć priorytet. Zoe zazwyczaj na pierwszym levelu gra tak, że cofa się mocno do tyłu, w sensie za turret, nie do tyłu, bo zawsze się cofasz do tyłu, natomiast cofa się za turret, używa kół, i używa toków mele. I jest w stanie dzięki temu szybko poskromić mele miniony i to z kolei sprawia, że uzyskujesz priorytet, bo grając na Olafa najbardziej boisz się tego, że Olaf zrobi kilka kampów, zrobi to szybko, wejdzie ci do lasu i zacznie ci abuzować Gragasa i ty nie będziesz miał priorytetu i od razu bardzo, bardzo będziesz tracił, więc to jest coś, na co na pewno muszę uważać. No, z mojej strony Tomek, z czym się zgadzam w 100%, zaznaczył, że okej, dajesz all-in w botlane, pokazujesz, ej, jest Zajarakan, nagle masz to naprawdę mocne zestawienie, które zawsze było po prostu silne, ale wybrałeś mimo wszystko Rakana w thresha. No to jest okej. Okay. W sensie wiesz, no Rakan najbardziej cierpi na jakąś Leonę czy Nautilusa, thresh nie jest aż takim męczącym. Nie jest najprzyjemniejszy do grania przeciwko, mimo wszystko. I kiedy będziesz patrzył na zestawienie thresh połączone z Miss Fortune, zawsze będzie to ale w przypadku wczesnych etapów rozgrywki. Więc tam wypadałoby uważać, ale mimo wszystko, ej, Fnatic w draftach, chciałbym się powiedzieć, że oni prawie zawsze przewidują, co następuje, więc nic tylko uwierzyć w fakt, że w 100% sobie go poprowadzili. Na pewno przez ostatni czas drafty Fnatic są zadziwiające. Zastanawiasz się, co gdzie pójdzie, jakie będą kolejne wybory. Nagle Zak na topie się pojawił i masz, wow, jak to jest świetny wybór. Ale na początku sezonu zastanawiałem się, jak Miffy będzie wyglądał w roli trenera, gdzie wiadomo, to nie jest tylko osoba, która draftuje, prawda? To nie jest twoje jedyne zadanie. A to jest przede wszystkim były zawodnik. Tak, i jest to... Drafty to jest wysiłek drużyny bardzo często, a to jest jednocześnie spoiwo, prawda? Całej drużyny, trener. I na początku myślałem, że może to nie wypalić, biorąc pod uwagę, jak świeży będzie w tej roli i jak silnych zawodników, silne głosy zawodników ma w swojej drużynie, ale póki co, hej, wygląda to naprawdę świetnie. Oczywiście, że tak. Zresztą, co by nie mówić, zawodnicy jako tacy... Zresztą w Polsce mamy na przykład Delorda, prawda, który się słapnął. Swoją drogą też z supporta na trenera i... Kiedy to już jest jakiś omen. Wiesz co, nie omen, ale kiedy już spędziłeś te X lat, grając w League of Legends, analizując nawet samemu dla siebie przeróżnego rodzaju drafty, oglądając je, turnieje, nie turnieje, samemu w nie grając, to wiedza, którą posiadasz, ta teoretyczna, wywodząca się też z doświadczenia po prostu, czyli poniekąd praktyczna, jest naprawdę duża i pozwala ci na wyjątkowo wiele. W ogóle dla mnie fakt, że rozumiesz zawodników, rozumiesz dokładnie przez co mogą przechodzić, jakie są problemy, jakie napotykają, dla mnie to jest 100% atut. I to naprawdę duży. Fenomenalna wymiana ze strony Mad Lions, ale wracając jeszcze do tego, o czym tutaj rozmawiamy, o tych trenerach i tak dalej, to mimo wszystko taki, jeszcze patrząc na rolę supporta, prawda? Co chwilę patrzysz na mapę, co chwilę się komunikujesz, co chwilę zapowiadasz kolejne rzeczy, więc to brzmi jak idealna rola, z której możesz przejść później w rolę trenera. No, już jakiś czas temu podsumowaliśmy, że dynamikę botlane'u faktycznie wyznaczają supporti, co nie? Tak. I że na przykład duet gdzieś tam, jungle, support, no jest po prostu bardzo, bardzo istotny. Zastanawiam się, jak to wyglądało w czasach świetności właśnie obecnego trenera Fnatic. Czyli w sensie? Dokładnie, o który okres mówisz? Czy to... No powiem... W sensie, odnosił... okres świetności bardzo szeroko to ująłeś. Jak odnosił sukcesy. Okej, okay, bo na przykład myślę, że etap w Origin mógłby zaliczyć do udanych.
Do udanych na pewno. Tak, pamiętajmy, że w ogóle... Sezon wiosenny, jakby nie liczę. Tak, i też lepiego. Chciałbym przypomnieć, że Miffy w ogóle został wzięty do Origina właśnie poniekąd przez to, poprzez pryzmat tego, żeby nauczyć Patryka trochę grać bota. Miał być mentorem dla niego. I chciałbym powiedzieć, że nawet to wyszło. Na pewno mu jakąś część wiedzy przekazał. Przecież Miffy wracając do Europy, był ogłaszany tym niesamowitym przecież weteranem. Więc... To na pewno i wiele osób miało wątpliwości, które później w myk rozwiał. No ale teraz ten mentor jest mentorem tych zawodników po stronie lewej, po stronie niebieskiej. Mhm. I póki co wygląda na masę spokoju, chociaż widzieliśmy dodatkowe Doran's Blade w ekwipunku Karziego, troszeczkę więcej siły w trochę więcej siły w laning phase. Mistrz to po prostu lubi. Dostajesz dodatkowe AD, dodatkowe HP-ki. Jest po prostu super. Tak to jest, w ogóle ja pamiętam i chciałbym też wam przypomnieć czasy, gdzie jak się grało Rengarem na topie i nie mówię tutaj konkretnie o Bweepu, ale po prostu grało się Rengarem na topie, to zasada była bardzo prosta. Im więcej kupicie Doran's Blade'ów, tym lepiej. Pamiętasz czerwoną potkę na Riven? Pamiętam. W krzaku. Była strasznie... To było toxic. Nie nawidziałem na to grać. Już był moment, w którym Riot Games po prostu zabroniło kupowania, znaczy no, uniemożliwiło kupowanie potek do którejś tam minuty. Tak. Pamiętam dokładnie te czasy, ale 15, na pewno ten trade zapamięta Oromę, bo wychodzi z niego niezbyt do przodu, chociaż nagle postanawia odwrócić. I to zestawienie set Aatrox jest bardzo ciekawe. Wiele razy nakreślane, 50 na 50, wymagane jest masa umiejętności albo leśników. I mimo wszystko kilka osłabień w seta nie zmieniły tego statusu za bardzo. Ciągle wymagasz wielu umiejętności i dobrych trade'ów. Set po prostu jest broken. Okej. Najlepszym dowodem na to, że set jako postać jest silny, jest fakt, że może być grę na supporcie. No sorry, jeżeli... W lesie poniekąd jeszcze. Tak, to swoją drogą, ale idzie. Myślę, też. Że rzadziej. Chociaż teraz środkowa aleja i Harmonoid. Bez punktów zdrowia radziłbym ci mimo wszystko uważać, no ale za ścianą przynajmniej dwóch kumpli. No i oczywiście, że bariera z zebranego summoner spela, no. Piękna postać. Jestem wielkim fanem Zoe. Darmowe summoner spele, darmowe skoki, tona obrażeń. Za każdym razem, to kiedy widzę w przeciwnej drużynie, to jej kibicuję. Dokładnie. Nie pamiętałem tej pasty, szczerze mówiąc. Starałem się to ograć, gdzieś tam parafrazując. Nawet ci wyszło. Ale wracając do tematu, set. To jest fenomen, że Riot Games w 2020 roku, znaczy w sumie w 2019, potrafiło stworzyć postać, która ma względnie tak prosty skillset. To jest postać sezonu trzeciego i byłem tak w niebo wzięty, jak ją zobaczyłem, bo brakowało mi czegoś takiego, tak prostej postaci. Wielu casualowym graczom się to podobało, bo to był powrót do postaci, które wcale nie muszą mieć 50 skoków przez ścianę, żeby być, chciałoby się powiedzieć, przyjemnymi do gry. Ale na początku też ludzie zastanawiali się, ta postać jest tak prosta w aktualnym League of Legends, że wydaje się, że nie będzie grana, ale nagle wszedł na live serwery, okazało się, że jego W jest niesamowicie silne z tymi obrażeniami prawdziwymi, po angielsku true damage. Tak. I jednocześnie fajna inicjacja, bardzo dobre wymiany, właśnie true damage i tarcza przede wszystkim. I do tego masowy stun, który w walkach zmienia tak wiele. I myślę, że już to jest idealny moment, żeby zamknąć trochę temat seta, a bardziej poruszyć temat właśnie Bweepo, który trochę nas przyzwyczaił, że mimo wszystko lubi sobie zagrać raczej tymi mniej standardowymi postaciami albo prezentującymi standardowy gameplay, ale trzeba by na pewno, no przecież pokazywał nam Singed'a. Czy Singed'a byśmy nie zaliczyli do tego standardowego, starego wręcz gameplay? Do starego tak, do aktualnego na pewno nie, prawda? Właśnie. Ale z drugiej strony, w jakich czasach, w jakie postacie pojawiały się te wybory? Bo na przykład pierwszy raz, kiedy ja zobaczyłem w rękach Bweepo Rengara, to było w Jace'a i jak tak pomyślisz o tym, to super skracasz dystans, masz duże obrażenia, masz wysoki potencjał na solo zabójstwo, czyli to, co Bweepo lubi, więc to się wydaje jak postać idealna dla niego i jeżeli wiesz, jak to wykorzystać, bierz to. Jeżeli wiesz, jak później wykorzystać to w ramach drużyny, bierz to. Pewnie i to naprawdę dobrze charakteryzuje nam zawodnika, jakim Bweepo po prostu jest, bo podczas starcia G2 naznaczyłem, że to mimo wszystko Wunder był tym pierwszym, ale Bweepo zaraz po nim pokazuje nam, że górna aleja może być czymś więcej niż po prostu wyspą, na której top laner niespecjalnie ma wpływ, ile się będzie działo, a jedynie musiałby się zdać na łaskę junglera. I trochę przechodzimy renesans, mam wrażenie, tej linii, tak ogólnie. Pojawia się wiele, wiele ciekawych wyborów, tak jak jeszcze niedawno było to na dolnej alei, gdzie ludzie eksperymentowali z magami, strzelcami, dziwnymi duetami. Tak teraz widzimy Kalista na topie. Coś bardziej klasycznego? Mamy Set, Aatrox, Renekton. Chcemy coś bardziej zadaniowego? Będzie to na przykład Janna. Chcemy krótką wymianę? Bierzemy Zoe, bierzemy Smite, obijamy przeciwnika. No, renesansu
najprawdopodobniej, albo wręcz na pewno nie obserwujemy w tej grze, jeżeli chodzi o early game ze strony Fnatic, bo jak na razie mamy 8 minut i dopiero teraz tak naprawdę pierwsze oznaki chęci z działania czegokolwiek na mapie, a Red Buff zawsze jest przyjemnym. I bo pojawiły się też pierwsze komponenty, można tak ująć, prawda? Widzimy masę sztyletów w ekwipunkach graczy z górnej strony mapy. O, w ogóle Olafset. Siedem longswordów. Ty kurcze. I to jest taka mała dawka obrażeń, która nagle pozwala ci wchodzić troszeczkę głębiej i kiedy spotkasz przeciwnika, jesteś w stanie podjąć z nim lepszą wymianę, niż to by było przed, powiedzmy, pierwszym powrotem. A jednak głęboko w tym momencie wszedł Shadow. I zobacz, że humanoid, wiedząc, że przeciwnika jeszcze nie ma na środkowej alei, mógłby sobie teoretycznie pozwolić, ale zamiast brać Reda, będą chcieli jednak wejść na dolną aleję. Niezłapany jednak nikt, Kaiser! Miałeś jedno zadanie, teleportacja jeszcze teraz na plecy. Zobaczcie, że jej nie posiada Oromę! To może być tragedia! Ale leci w Whippo, jednak nie trafię nikogo poza Shadowem! Więc latarnia wystarcza, żeby uratować swojego junglera. Trochę Fnatic się podpaliło, bo nagle Mad Lions po prostu się wycofało. Bombel nie trafił, nie mamy inicjacji, nie chcemy ryzykować. I straciłeś teleportację, a w międzyczasie Aatrox zgarnia kolejne creepy, zgarnia kolejne złoto i będzie wyglądał lepiej na tej linii. Właśnie, to wyglądało tak dobrze. W sensie... Tak, to jest najciekawsze, że to wyglądało jakby... Było naprawdę okej, ale nagle latarnie się pojawia. Tam miały się posypać trzy zabójstwa po prostu dla Fnatic, ale tak się nie stało ostatecznie i Oromy się z tego cieszył, bo tak jak zaznaczyłeś też, on ma w tym momencie totalnie darmową farmę na topie, ma spokój przede wszystkim, a nie oszukujmy się, jeżeli dostajesz w ciemno 30 sekund spokoju, gdzie grasz na Bwipo, bierzesz to tak o, w ciemno, tylko że czas nas łap. Nadchodzi dolna aleja w kierunku Heralda, będziemy chcieli o niego walczyć, będziemy chcieli przejąć ten obiekt i później zgarnąć darmowe złoto z plate'ów, wpompować je w nasze najważniejsze postacie, czyli Syndra, może Olaf, on też świetnie korzysta z dodatkowego złota i Zaya, która będzie tym buforem w późniejszych etapach rozgrywki. Ale w ogóle Dawid, tak? Zauważyłeś, że Fnatic wziął smoka? Był to bardzo szybki, Olaf, szczerze gdzieś to umknęło. No mi też, całkowicie. Okej, okay, ale tak, smok wzięty, piekielny, więc nie będziemy mieli tego piekielnego, piekielnej mapy, tak samo jak nie będzie ona powietrzna, ale na górze, czy to będzie zabójstwo? Karzi, w ogóle najpierw zignitowany, bardzo dobrze, wyczekany ten flash, świetnie zagrał Hillsang, tylko że jest Redemption, od kogo? Od Zoe, najlepszy champion w 2019 i każdym innym roku, a First Blooda zgarnia kto? Kaiser! Okej, okay, to było tak losowe, bo Fnatic zagrało to tak fajnie, Hillsang stankował tyle, ile tylko mógł. Wydawało się, że Karz jest tutaj martwy, ale nagle... Stary, może upada być Redemption. Może być fakerem, Zoe istnieje. Jak? Naprawdę, jak? Ale zobaczmy to jeszcze raz. Hillsang po prostu wyczekał, kiedy Karz fleszuje, żeby jak najczyściej go zlokować, prawda? W tym łańcuchu kontroli tłumu, ale no nie ma siły na Redemption. Okej, okay, Young Reckless totalnie zestylował. To jest ten moment, kiedy wpiszesz na olczacie smiley face. Tak, ale jak wiele zainwestowane. Nie ma heala, nie ma flasha, tak samo Hillsang, nie ma flasha, nie ma Ignite'a. Karzi okay. Też to zainwestował, tylko on żyje. To jest prawda, w międzyczasie przy następnej walce Nemesis na pewno nie będzie się mógł podpisać pełnym paskiem zdrowia i zobaczcie, że Mad Lions całkiem odważnie podchodzi w okolice Heralda. Co więcej, mogliby nawet próbować to przyjmować, ale w takim miejscu po prostu trudny dostęp. Oni myśleli, że rezygnuje z tego Fnatic, ale zresetowany Herald. Jak niefortunnie dla niebieskich. Na ostrzu noża, naprawdę na ostrzu noża ten Herald, ale to pokazuje, że walka tam ciągle będzie trwać. Póki co delikatne okładanie się po głowie strony Whippo i Oromę. Cała akcja dzieje się w górnej części mapy. No i nie dziwi się swoją drogą, że Kaiser oddał tego Control Warda, skoro zgarnął First Blood na swoje konto. Ale trzeba przyznać, że jak na razie patrzymy na Mad Lions i dają nam naprawdę pozytywne wibracje. To było blisko, naprawdę bym się zmartwił, ale teraz na pewno trzeba się pomartwić o Shadowa. Tego już niestety nic nie uratuje latarnia hen daleko, żeby z nią zgarnąć. I Selfmade ratuje honor wczesnej fazy gry Fnatic. Jeden za jeden, ale to zabójstwo trafia do Olafa, który w aktualnym stanie rozgrywki będzie tak świetnie korzystał z tego dodatkowego złota. Już jest Warrior, dołożysz jeszcze prawdopodobnie Black Cleaver i jesteś bestią przez kilka minut. Szczególnie jeżeli grasz pod... Warriora w dżungli. Proszę cię, on bierze drugiego smoka, tak całkowicie sam, jest 13 minuta, a Mad Lions nad tym nie ma żadnej kontroli. Jest to poniekąd kwestia tego, że dalej siedzą gdzieś tam w pobliżu Heralda, tylko że skoro to Fnatic zrotowało jako pierwsze, spodziewałbyś się, że będą wykonywali jakieś ruchy dookoła niego, ale Selfmade nie ma zamiaru siedzieć w miejscu i to jest rzecz, która będzie go charakteryzowała. Fnatic przez, miejmy nadzieję, bardzo długi czas, bo
Tak, to, ale self-made w tej drużynie pokazuje się po prostu super. Tak, na początku pierwsza myśl, która przychodziła do głowy, kiedy zauważyło się Fnatic self-made, duet z Nemezisem, prawda? I będziemy grać dookoła mida w takim razie. I jak to wpłynie na resztę mapy? Jak widać, wpływa stosunkowo dobrze. Po prostu świetnie odnalazł się w tej ekipie, świetnie znalazł się w butach Bwipo. I póki co, powiedziałbym, że jest to celny transfer. Myślałem, że... Sorry, wiesz... Tak, ale nie, tak... Starałem się to po prostu jakoś, wiesz, spuentować. Podsumować, spiąć klamrą. No powiem tak, zaraz spiąć na pewno będzie się starał Kaiser razem z Shadowem. I blisko wyjątkowo do Hillisanga. Nie chcę nawet powiedzieć, że wystarczyłby tu Body Slam, żeby czasu trochę kupić, ale właśnie! Za ścianą self-made i to on powinien być waszym zmartwieniem, panowie z Mad Lions. Wydaje tylko, że Karzy nie mógłby tutaj znaleźć jakiejś porządnej erki, to się jednak nie stanie. I ponownie, self-made organizuje dobrą akcję dla Fnatic. Naprawdę, klasyka gatunku, nie mogę się nacieszyć, kiedy widzę te control walls ja też. Na latarni. Zoe! Autoataczek! I prawie wystarczyło. Scorch? Okej, okay. Humanoid. Nie, niestety. Humanoid radzi sobie świetnie na Nemezisa, chciałbym zauważyć. To na pewno, tylko czy poradzi sobie tak dobrze na Bwipo? Owszem, bo jest Zoe. Spokojnie, a teleportacja na plecy! Zobaczy, że to Mad Lions chciał podjąć tego Heralda! No ale ostatecznie mamy na miejscu self-made'a, który jeszcze przeżył i zabił Karziego! No, powiedzcie mi, czy da się większą wartość jako jungler wnieść w takich sytuacjach? Nie. Jest trochę młynu, nie można powiedzieć, że nie. I wcześniej nakreślaliśmy, Mad Lions nie wychodzi do przodu, jak ich wyglądają early game'y. Póki co kilkaset sztuk złota przewagi dla nich, ale czy nie mam mocnego wrażenia, że to jest z ich winy, prawda? Tylko gdzieś źle się znalazło Fnatic, nagle wymiana jeden za jednego. Tutaj Herald się zresetował, czy pojawiło się Redemption na topie, którego no totalnie się nie spodziewałeś tak, w sensie tej to minucie. Jest, okay, jest bardzo mało elementów losowości w tej grze, jak na to, że mamy tutaj prawie 150 bohaterów. No mimo wszystko te spele, które tam itemy do użycia, które wypadają Zoe, są jednym z nich. I wliczyć to w potencjalne zagrożenie może być trudno, najnormalniej w świecie. Więc nawet... Po prostu nie spodziewasz się. Tak, nawet bym ten first blood totalnie... Z racji tego, że w ogóle wpadł dla Kaisera, całkowicie bym wybaczył Fnatic. A mimo to, wiesz, kiedy widzisz Redemption, mógł się wycofywać już, albo przynajmniej próbować wycofać się Rekles. Co nie zmienia faktu... Widzisz, tylko dokończę samą. Jasne. Co nie zmienia faktu, że okej, 800 czy tam prawie 1000 sztuk złota swoją drogą mamy dla nas do przodu, ale tutaj Herald, tutaj dwa smoki, tutaj coś. To nie jest wcale takie jednostronne. Tak, zobacz. Ta aktywność póki co na pewno na koncie Fnatic, czy to będzie kolejne zabójstwo. Nie ma warta na te latarnie, więc Karzy może się przyciągnąć, a self-made musi czmychać po płoku, ale pojawia się tutaj Bwipo, wrzuca prosto pod wieżę. Czy to jest martwy Kaiser? Dokładnie tak. Bwipo, pierwsze zabójstwo. I jeszcze ten flash, który uratował życie. I jeszcze do tego wszystkiego humanoid napada. I jeszcze dalej kontynuuje tę walkę Mad Lions. Ale Karzy bawi się w ping-ponga, odbijając te kule i zdobywając być może drugie zabójstwo. Co jeszcze jak najbardziej, ale samemu poświęcając swoje cenne życie niestety. I ciągle trzech za dwóch. Ciągle Fnatic wychodzi tutaj do przodu, a na topie biorą kolejną wieżę. No wiesz co, Rekles, on ma duszę AD Carry i będzie ją miał zawsze. Dostajesz możliwość farmienia sobie na górnej alei, tak bierzesz to w ciemno. Ale Nemezis w tym czasie bierze mida, jakby Mad Lions... Fajnie, że im wyszło, tylko że nie wyszło na dolnej alei. No właśnie, jakby inicjujesz czwórkę, przeciwko dwóm nawet Zobacz. Zawodnikom. Jest self-made, jest Bwipo. Tu się wycofujesz. Ja wiem, że masz więcej zawodników, ale po co, jeżeli grasz nawet na seta i wiesz, że on ma tę erkę, to po co? Bwipo świetnie wrzucił tutaj Kaisera pod wieżę. To było tak łatwe zabójstwo wraz ze wsparciem obrażeń. Prosto od wieży Karzy przyjął też kilka strzałów. No i Shadow, ciągle nie jesteś najbardziej wytrzymałą postacią na Summoner's Rift, ale... Tu się zadziało tyle rzeczy. Zdecydowanie. Ale będę miał za złe Mad Lions. Będę miał za złe tej niepowściągliwość, tę narwańczość, bo to sprawiło, że teraz tak nieudolnie wyglądał ten dive. Zamiast poczekać, żeby podeszły te miniony, zamiast ustawić ten dive lepiej, całkowicie się podpalili. Co nie powinno mi się miejsca? Nieudolne to jedno. Co robi Fnatic w tej sytuacji? Mamy dwóch zawodników, czwórka jest na bocie. Nemezis bierze mida. Rekles oraz Hillisang od razu biorą topa, starają się napierać, kolejne wieże wpadają na ich konto i nagle, hej, patrzysz na mapę, tam Fnatic bryluje. Dokładnie. I co prawda nie ma już plate'ów, ale Herald jak najbardziej się przyda, bo będzie bardzo blisko do tego, żeby Shelly poradziła sobie z tą wieżą, a nawet da radę. Co ty atakujesz, Shelly?
Dobra, Herald Zinter. Chciałem, żeby Selfmade tam wbiegł. Herald Zinter, tak, ale Bui po nie ma zamiaru. Tak samo bym chciał, żeby Bui od tej zgarnął to solo zabójstwo, bo póki co ten set wygląda naprawdę aktywnie, ale Redemption. Które to już? Trzecie co najmniej. Ale zobacz, w tym samym czasie Selfmade zgarnął trzeciego smoka już. Sam jak palec, ale Buipo, również samusieńki jesteś. U twojej ręki niestety, ale kilka palców przez Oromego zostało obciętych. Ile czasu kupiła w międzyczasie? Humanoid upada na dolnej alei. Fnatic może tutaj po prostu spuszować falę, wziąć... smok został już zabrany, więc brakuje tylko jednego do duszy i mogą napierać na tę dolną aleję albo po prostu się cofnąć i wydać zarobione złoto. Fnatic po prostu robi rzeczy lepiej. Zdecydowanie, tak. Z każdej akcji puentujesz ją, Fnatic wychodzi lepiej. Po prostu, tak co... Nawet kiedy Mad Lion stara się coś przygotować, to niestety, ale... Znowu nikogo nie ma na midzie. I to nie chodzi o to, że jakby zawsze ktoś musi być na midzie, ale tracisz kolejne fale, tracisz kolejne złoto, a Mad Lion straci kolejnego zawodnika, bo Oromę upada. No i co to zabójstwo dla Nemezisa. Ten zawodnik, kiedy pojawił się w LEC, mówiło się, ach, nowy midlaner, midlaner, który ma zastąpić Kapsa w Fnatic. Tego Kapsa w tym Fnatic, czaisz? Co się... Kaps nosi buty League of Legends rozmiar 50. Nemezis? Póki co 42. Chodzi o to, że Nemezis na początku musiał sobie te buty wypychać papierem. Wiesz, Nemezis był jak ty w wieku lat 5, kiedy wkładałeś swoje małe stópki w buty taty. O. Spokojnie. Shadow potrzebuje dobrze dopasowanych butów, bo tutaj jest pasują. Przeciwników. I udawaj, że ci pasują, Dawidzie. Ale ty w tym momencie nie pasuje sytuacja tak na, tylko nie chcą tej wieży na górnej alei. Tylko wiesz, jaka jest różnica między tobą w wieku lat 5 a Nemezisem? On gra w lecu. Nie. Znaczy, też. Też. Ale zbiłeś mnie z tropu trochę. Różnica jest taka, że tobie faktycznie te buty nie pasowały, a dla Nemezisa są za duże jeszcze o zaledwie dwa numerki. To niedużo. Myślisz, bo ja bym powiedział, że zastąpił godnie, bo na początku widać było stres, widać było brak pewności, ale wystarczyło trochę czasu, żeby pograł w tej ekipie i nagle pojawia się jako jeden z najlepszych midów w LEC. Chodzi o to, że z mojej strony to jest totalnie nie fair, że porównuję obecnego Nemezisa do obecnego Kapsa, bo taka jest prawda, to jest całkowicie nie fair. Tak, to był wtedy też inny Kaps, bo oczywiście. To był początek 2019, gdzie z końcówką tego też roku Kaps kojarzy, przynajmniej mi, bardziej się kontrolnie. Ta Oriana się pojawiała. W ogóle, sorry, tu cię zatrzymałem, źle powiedziałem, że porównuję obecnego Nemezisa do tamtego Kapsa. Sorry. Tak, tamten Kaps był dużo bardziej agresywny. Pamiętamy te Akali agresywnie wchodzące, Sylasy, które testowały swoje limity. Później okazał się być trochę bardziej kontrolny, aktualnie AD Carry, więc ciężko jest oceniać w porównaniu, ale tak biorąc pod uwagę próżnię, Nemezis jest na pewno świetnym midlanerem. Zdecydowanie i... A już żarty żartami, pośmialiśmy się, ale fakt jest taki, że wyrósł naprawdę świetnie. W ciągu tego roku, jak dla mnie, przekroczył oczekiwania ludzi, którzy oczekiwali od niego po prostu dużo, a może jeszcze wiele osiągnąć jako midlaner. To jest, chodzi o to, że Nemezis to jest ta kolejna generacja. W sumie połowa kolejnej generacji zawodników. Mam wrażenie, że trochę opisałeś Fnatic, bo czuję, że ich sufit nie został jeszcze odkryty. Pokazują nam naprawdę wiele, pokazują wiele ciekawych wyborów, ciekawych taktyk na mapie, ale mogą jeszcze więcej. I mam wrażenie, że to więcej pokażą już w seriach BO5. Oj, ty już za rogiem. Drodzy widzowie, Dawidzie. Jutro ostatni dzień, fazy zasadniczej, możliwe do gry. Szybko zleciało, co? Naprawdę. Co mi tak ostatnio szybko zleciało? Nie wiem. Nie przypominam sobie. To jest na pewno bardzo intensywny rok. Na pewno nie koronaferie. No, niestety, pamiętajcie, żeby myć często rączki, żeby zostać w domach. Jeżeli nie musicie nigdzie wychodzić, ale tutaj w domu nie wiem, czy chcę zostać Mad Lions. Szukają kolejnych okazji, przed chwilą znaleźli wieżę na górnej alei. Teraz pojawiają się w okolicach dolnej rzeki. I smokiem na pewno muszą się zajmować. Wiesz co, ta rzeka, smok, to są rzeczy nieodzowne. Tylko, że czwarty Ocean Drake tak samo jest nieodzowny od takiego niebezpiecznego poczucia, że coś się zaczyna powoli źle układać. Bo jeżeli Fnatic miałby zrobić od tak czwartego smoka, którym byłby Ocean Drake, to już jest naprawdę, naprawdę źle. Po prostu. Chodzi o to, zobaczcie, jest niby 8-6, aż 14 zabójstw, co wobec tej mecie w 23 minucie jest całkiem sporo. A mimo to, nie wiem jak wy, ja odnoszę wrażenie, że ta gra jest całkiem ułożona. Jak na to, że widzimy tutaj Fnatic Mad Lions. Tak, to na pewno.
mieliśmy wiele ostrych akcji, ale mimo wszystko, kiedy przyjrzymy się głębiej, coś z nich często wynikało. Aha. Bardziej dla Fnatic, ale nie tylko. Kiedy spojrzymy na Górną Aleję, Bwipo kontra Orome, tam 30 stworów przewagi właśnie na konto Orome. Bwipo szukał różnych okazji, teleportacja na dół, które sprawiły, że... Ale nie sprawdź tego krzaka! To był największy błąd! Helisang z fenomenalnym wyjściem, tylko że nikt na ten moment nie pomaga, ale jest Bwipo, który od razu się wszystkimi chce zająć! Tylko na ile da radę, zobaczcie, pierwsze, drugie zabójstwo wpada na konto Fnatic. Orome, sam nic nie zdziałasz, Kaiser na pewno nie pomoże. Z latarnią, bo pod nią najciemniej w tej sytuacji. Ten krzak powinien być sprawdzony. I nie wiem, na co liczycie, zawodnicy Mad Lions, ale ta zniewaga krwi wymaga. To jest dusza w 24 minucie. To są jedne z najszybszych dusz, jakie w ogóle widziałem, nawet na solo queue, a Fnatic idzie jeszcze dalej. Gonią Shadowa, gonią Orome, ale to, co mogą tutaj zrobić, to przejąć wizję, ponownie wydać złoto i kręcić się w okolicach Nashora. Albo wziąć go już teraz. I uwierz mi, że oni obrażeń od tego Barona nie wezmą. Fnatic dobrze wie, ile się będą leczyli. Dawaj, Shadow, teraz albo nigdy, bądź cieniem. Ale nie swoim. Bądź cieniem self-made'a, wiedz, kiedy będzie chciał kliknąć smite'a. Bądź tak samo szybki, bo cień w sumie jest tak samo szybki jak światło. Chciałoby się powiedzieć, a to największa prędkość. Tylko, że nawet ona nie wystarczyła. I ty... Nie trafił. Światełkiem w tunelu był dla ciebie, kolego. Niestety nie trafił, jednak jeżeli self-made zostanie tutaj wyłapany, okej, okay, jedno zabójstwo, ale ile to zmienia? Natomiast jeżeli złapiesz drugiego, jeżeli złapiesz trzeciego, bo Nemezis też tu został, może się naprawdę wiele zmienić. I zgarnie ostatecznie sobie tego blubafa, to mu na pewno pomoże, biorąc pod uwagę, że many nie miał. Ale widzę mało punktów zdrowia u Bwipo, który i tak Haymaker zdążył odpalić. Fnatic naciąga i wiecie co? Ta walka, mimo tego, że przedłużana, Fnatic ją z chęcią przyjmie w otwarte ramiona. A daleko. Fnatic zdążyło już się zresetować, wrócić na miejsce walki i uratować Nemezisa oraz Bwipo, ale widziałeś, jak zawiało Rome? Z tym flashem? Oj, to nie wygląda dobrze dla Mad Lions. Na pewno to będzie kolejna wieża, już czwarta na koncie Fnatic i... Ile inhibitorów stąd wezmą? Wiesz co, zauważ, że masz naprawdę dobry setup na Górnej Alei, a dalej są te deathtimery, tylko chodzi o to, że kiedy już wyjdzie z bazy Orome razem z Kardzim po resetach, no będą po prostu ciut silniejsi. Musisz sobie lepszy push przygotować z całą drużyną. Tutaj tak ładnie by czekało Fnatic, zauważ. Beczka eksplodowała, mamy bezpiecznego Barona, wtedy go desmajtuje, zabójstwo Shadowa na nasze konto, Nemezis killing spree. No i Mad Lions już tutaj szuka okazji. Wiedzą, że nie są w ciekawej sytuacji, chcą zgarnąć z tego tyle, ile tylko mogą. I zabójstwo, powiedzmy, jeden za jednego w sytuacji, kiedy przeciwnik ma Barona, zawsze będzie tego warte. Tylko... Znowu, to jest ten sam problem, który zmieniałem, kiedy dajmowali wtedy na bocie. I zawiało. Czy to było potrzebne? Chyba starał się po prostu coś przewidzieć. Tak zakładam. Nie no, ja nie mówię nawet o tym flashu. Czy to gonienie było? Tak, zbyłeś się self-made'a. Ach, miałeś apetyt na więcej. Widziałeś, jak mało punktów zdrowia miał Bwipo, prawda? Dawid, komu ty... Stary, jestem najlepszym przykładem osoby, która rozumie, że to, że zjadłeś sobie hamburgerka i masz większy apetyt w miarę jedzenia, to nie jest dobra wymówka. Zdajesz sobie z tego sprawę, prawda? A Bwipo? No tutaj coś, nie ma wymówki na pewno. Trzech to już na pewno nie ugryzie, prawda? Ale poświęciłeś jednego zawodnika w międzyczasie. Twoi przeciwnicy tracą wieżę na Dolnej Alei, stracą też wieżę na midzie. To jest kompletne oblężenie bazy Mad Lions. Więc Bwipo można by powiedzieć nawet, że się po prostu poświęcił, a mimo wszystko Midlane się jeszcze całkiem nieźle trzyma. A bez minionów nie ma pałacu. A bez pałacu? Nie ma pałacu. Pani Potepe. Erijewy tetekę. Tetekę. Pędź, amsteri mi się. No i faktycznie Orome mógłby już palić gumę z tego topa, bo za chwilę się tu zrobi gorąco. I w ogóle w takich sytuacjach, kiedy zdajesz sobie, okej, przeciwnicy nie mają minionów, przeciwnicy już i tak spuszowali mi dolną część mapy, to przynajmniej zgarnę kilka klipów, przynajmniej zrobię im trochę dymu koło górnej wieży, bo to kupi nam trochę czasu. Ale Mad Lions go nie ma. Mad Lions jest w takiej pozycji, że... Dobra, tutaj ci przerwę na chwilę, bo mam nieodparte wrażenie, patrząc na środkową postać po prawej stronie, że jeden bombel i jedna dobra gwiazdka mogłyby coś zmienić. Tylko, że to nie może być jeden bombel i jedna gwiazdka, to musi być jeden bombel i pięć gwiazdek, sześć gwiazdek na
aktualny stan gry, prawda? Mhm. Ale z drugiej strony Aatrox ciągle jest silny. Pojawił się też Dev's Dance jakiś czas temu, aktualnie na 10.6 bardzo, bardzo silny przedmiot dla top lanerów. Tracisz troszeczkę obrażeń, ale co zyskujesz w zamian? Więcej statystyk defensywnych, a Aatrox tak czy siak będzie miał ciągle tych obrażeń ogrom. Oczywiście. Więc jeżeli udałoby się Mad Lions jakkolwiek wyłapać Fnatic, to byłby sukces. Tylko z drugiej strony wyłapanie sugeruje błąd Fnatic. Oni nie mają warunków. Chodzi o to, że nawet kiedy wyłapią, to jest ponad 7000 złota różnicy. 1, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 4, tak. Miss Fortune ma dwa itemy i to jest super, bo zaczyna wchodzić swój moment mocy, ale za późno, po prostu za późno. Gdyby ten moment mocy miał miejsce 8 minut temu, byłoby super. To na pewno. Dwa przedmioty w 28 minucie. Chciałbyś widzieć więcej. Zdecydowanie. Te dwa przedmioty tak świetnie wykorzystujesz 8 minut wcześniej. I może humanoid? Może, wiesz, jakiś zbudzony bąbelek, jakiś paddle star? To potencjalnie mogłoby naprawdę się przysłużyć. Ale zobacz, nawet teraz. Ale takie obijanie, no wpływa dobrze, prawda, na... Znaczy, chodzi o to, że... No, staram się znaleźć Zoe, po prostu. Jasne. Chodzi o to, że Zoe fajnie, że obija. Ale powiedz mi, za co cenisz Zoe? Za to, że jest w stanie obić przeciwnika? Redemption w 5 minucie. O tak, Redemption w 5 minucie to był totalny game changer. Ja bym chciał w ogóle zauważyć, że od tamtego czasu to Humanoid w ogóle w tej grze miał chyba z 5 razy Redemption. 3 na pewno, 3 naliczyłem i pamiętam. Ale jedno miał jeszcze nieużyte. Na 100%. Okej, to w takim razie 4. Więc... No i zobacz, on jest... Oni, wszyscy zawodnicy Mad Lions są uwięzieni w domu. Wiadomo. On to znam. Okej, no... Może to jest czasami złe, że staram się znaleźć zawsze jakiś outcome dla drużyny, bo nienawidzę się poddawać, nie, to jest prawda? Dobre. W sensie ja uważam, że to jest dobre, bo oni też w tym momencie to robią. Słuchajcie, Dawid jest w tym momencie naszą reprezentacją w naszym studiu Mad Lions. Mad Lions okay, siedzi tak. W piątkę u siebie w gaming house'ie i rozkminiają, co oni mogą zrobić, żeby Reckless się wywrócił. I pojawiła się odpowiedź na samym ekranie. Elder Dragon. Tak ważny obiekt, który nagle, jeżeli go ukradniesz, potrafi ci obrócić grę o 180 stopni, bo wygrasz jedną walkę, wygrasz drugą, ale czy wygrasz tę? Shadow byłby jakimś celem, szansą, potencjalnym odkupieniem, ale widzę w tym momencie Weepo! I on mówi, jakie odkupienie? Wszyscy do czyśćca, bo jeszcze dużo się musicie nauczyć, zawodnicy Mad Lions. Aj, wy żółto dzioby, gdzie takiego szefa jak ja chcecie tutaj podjąć? Rome z Kajserem niby są bezpieczni? Dajcie spokój, nie rozśmieszajcie mnie. Fnatic jest potężne. 5-0. Ta walka była tak dobra dla Fnatic. A wydawało się, że Mad Lions znalazło właśnie tę okazję. Wypchnięty Nemesis, ale hej, to Fnatic zgarnia kolejne zwycięstwo. Już 13, ale w jak przekonującym stylu. I gratulacje, panowie. Gratulacje. Bo jeżeli mamy mieć drugi...